Cześć, dziś opowiem Wam o kolejnym profilu okiennym, też dedykowanym do nowego budownictwa. No oczywiście jak go założycie do budynku istniejącego, no to też będzie ok. Z tym, że no po prostu będziecie mieli pewnie cieplejsze okno niż niektórzy mają ściany w istniejących budynkach, więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej. Natomiast do nowego budownictwa przede wszystkim jest to profil, który śmiało może być nawet do budynków pasywnych oferowany. Jeżeli pamiętacie filmik lub oglądaliście filmik odnośnie Weki lub Salamandra, tam obydwa profile mieliście o grubości 82 mm. Tu jest kolejny z tej gamy 82 mm profil okienny. Profil okienny, którego producent nazywa Osmose. Jest to generalnie profil okienny wykonywany przez firmę Gelan, natomiast firma Vito po wykonaniu okien nazywa go Osmose. Jest to profil sześciokomorowy. Pomimo, że ta sama grubość co Weka, w Wece mieliśmy 7 komór, tu mamy 6. No i jeżeli znowu pamiętacie, co Wam wspominałem w filmiku przy okazji omawiania Aluplasta Ideal 4000, ilość komór to nie zawsze jest odpowiednik przenikalności termicznej. W wielu przypadkach będzie, ale nie zawsze, bo w WC, tak jak wspominałem, mieliśmy 7 komór, tą samą grubość. Tutaj mamy 6 komór, tą samą grubość. I co ciekawe, ten profil okienny będzie miał lepsze parametry, jeżeli chodzi o przenikalność termiczną, od Weki. Dla okna referencyjnego ten będzie wychodził gdzieś 0,73, o współczynniku 0,73. Natomiast Weka prawdopodobnie 0,75. Zresztą jak porównywaliśmy wyceny, bo no, tych wycen naprawdę bardzo dużo robimy i bardzo często właśnie porównujemy różne profile okienne, aby wybrać dla klientów najlepszy rodzaj profila, ale nie dla najlepszy, bo jest takiej ma właściwości, tylko również ze względu na cenę. Po prostu jeżeli kupujecie u nas okna, no to też na pewno liczycie na to, że stosunek jakości do ceny będzie odpowiedni. Jeżeli w danym profilu okiennym wyjdzie bardzo korzystna cena, no to nie ma co się zastanawiać i płakać nad jedną setną czy jedną, w zasadzie zazwyczaj jedną czy dwoma setnymi stopnia przenikalności termicznej, jeżeli będzie okno dużo tańsze, w zasadzie komplet okien do budynku dużo tańszy, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o profil Blue Evolution Salamandra, tam mieliśmy dla okna referencyjnego stopień przenikania termicznego 0,77, 0,8, niektórych mogły wyjść okna. Generalnie, jeżeli mielibyśmy porównywać te trzy profile, czyli Osmose, Weke i Salamandra, najcieplejszym okna chyba w większości konfiguracji wyjdą na profilu Osmose, potem będzie Weka, a za Weką będzie Salamander Blue Evolution 82, bo Blue Evolution 92 już trochę może zaburzyć to podium, o którym wspominałem przed chwilą. Natomiast co ma ten profil, czego nie ma Weka? Bo o to możecie zapytać i ja też zadawałem te pytania, bo jest to istotne, co Wam może zaoferować więcej za podobne pieniądze. Otóż ten profil okienny ma, jeżeli tu zobaczycie, uszczelkę pod pakietem szybowym. W WC mieliśmy uszczelnienie tutaj pod skrzydłem dodatkowe, czyli trzecią uszczelkę, która nam tworzyła, tak jak tutaj mamy komorę, dwie komory pod skrzydłem, ale nie miała uszczelki pod pakietem szybowym. I niewiele profili okiennych to oferuje. Są takie, które to mają, natomiast Weka tego akurat nie miała i Salamander też tego nie miał.
I podejrzewam, że to też może być pewnym kluczem do sukcesu w tej sytuacji, że ten współczynnik przenikalności termicznej dla tego profilu jest korzystniejszy niż dla weki. Oczywiście ten profil okienny, tak jak i wszystkie te 80-ki, dwójki, ma pakiet szybowy 48 mm, czyli szybę 0,5. Tutaj mamy pakiet, w którym szkło wydaje się być bardziej przeźroczyste, bardziej białe niż u pozostałych producentów okien. No bo też producent okien, oprócz tego, że dobiera pakiet profile, dobiera okucia, dobiera też pakiety szybowe od danego producenta szyb, prawda? Więc też występuje różnica, oprócz tego, że między profilami okiennymi występuje też duża różnica w wykonaniu między producentami okien. Dwóch producentów wykonujące okna na tych samych profilach okiennych mogą uzyskać różne wartości i też różną dokładność. Jeżeli chodzi tutaj o firmę Vito, mocno postawili na nowoczesny park maszynowy, więc na przykład rodzaj zgrzewu, który tutaj widzicie, jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. W niektórych profilach okiennych będziecie mieli zgrzew dużo mocniej odciśnięty, także aż okleina jak gdyby będzie przytopiona lub nie będzie dociągnięta do końca. Tutaj mamy ten zgrzew, który oprócz tego, że wygląda estetycznie z zewnątrz, to też po otwarciu okna tam w środku będzie naprawdę bardzo ładnym, równą linią, więc tutaj, jeżeli chodzi o estetykę wykonania, na plus dla Was z firmy Vito ekstra. Natomiast wracając do profilu okiennego, stalowe wzmocnienie zamknięte, 2 mm w standardzie. Więc pomimo, że to akurat jest profil klasy B, tak jak Salamander, bo wekę mieliśmy, jak Salamander 82, bo Salamander 92 był klasy A. Natomiast wekę mieliśmy też w klasie A. Tu mamy klasę B. Więc pomimo klasy B, czyli inna grubość ścianki zewnętrznej niż w wece, to zastosowanie stali 2 mm też mocno usztywnia okna na tych profilach. I bardzo często, jak otrzymujemy od Was prośby o wyceny okien i są to bardzo mocno przegabarytowane konstrukcje, na osmozę są możliwe do wykonania nawet wtedy, kiedy się zdarza, że nam nie wykonają ich na WC czy na salamandrze. Więc to też kolejna zaleta okien na tym wykonanych na tym profilu i od tego producenta. Jeżeli chodzi o okucia, no to tutaj moje ulubione, czyli Winghouse, również najwyższa półka. Jeżeli chodzi o ilość komór, 6 komór, WC mieliśmy komór 7, przypominam, więc pomimo jednej komory mniej, współczynnik przenikalności dużo lepszy. I jeszcze jedna rzecz, która może Was zainteresować, decybele, czyli jak mocno wycisza to okno, to wycisza nam to, co się znajduje na zewnątrz. Otóż to okno według producenta zatrzymuje około 34 decybeli. Bardzo często te okna wykonane na pakietach trzyszybowych zatrzymują 32 bądź 33 decybele. Tu mamy aż albo tylko 1 decybel więcej, no ale ale lepsze właściwości już musielibyście mieć chyba okna, które byłyby antywłamaniowymi, gdzie tam grubość szyby jest innej, lub po prostu akustycznymi. W oknach z potrójnym pakietem szybowym jest to jeden z lepszych współczynników dźwiękochłonności. Więc też możecie się nad tym zastanowić. Jeżeli mieszkacie w szczerym polu lub w lesie, no to nie ma to istotnego znaczenia. Natomiast jeżeli mieszkacie przy ulicy, gdzieś blisko sąsiadów chcecie założyć, macie budynek, chcecie założyć okna, no to może ten 1 decybel mieć jakąś tam przeważające znaczenie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, tu mamy kolor złotego dębu, który jest na profilu barwiony w masie.
To też mówię Wam dlatego, żebyście zwrócili uwagę, dlatego że Gelan nie wszystkie swoje profile wykonuje jako barwione w masie. Więc jeżeli będziecie wybierać kolor okien albo producenta okien, zwróćcie uwagę, może to dla Was nie mieć znaczenia, a może mieć. Dla mnie ma znaczenie, otóż jak mocno zarysujecie okleinę okien, to nie macie pod spodem białego profilu, który widać z dużej odległości, tylko macie w jasnobrązowym czy tam ciemnobrązowym i jest to jak dla mnie istotne. Ale jest to też kolejna rzecz, która może spośród innych profili okiennych na rynku go wyróżnić. Jeżeli chodzi o cenę, Osmose może się okazać droższy od Weki. Raczej będzie droższy od Salamandra, od Weki może się okazać droższy. Jeżeli jesteście gotowi zapłacić za lepsze parametry, jeżeli chodzi o współczynnik przenikalności termicznej, akustykę czy jakość wykonania, to jest ten profil dla Was. Natomiast jeżeli zgłosicie się do nas o wycenę okien, to pewnie Wam porównamy ten profil z innymi profilami. Jeżeli wyjdzie korzystnie, no to jak najbardziej Wam go będziemy mocno polecać, dlatego że to jest warte rozważenia. Jeżeli będzie dużo droższy od Weki, no to tu już sami musicie zdecydować, czy chcecie dopłacić. Jeżeli będzie w podobnej kwestii jak Weka, ma argumenty w swojej ręce, które mogą świadczyć o tym, że to jest dobry wybór. Natomiast w mojej ocenie największą wadą tego profilu okiennego jest to, że nie ma wymienialnych uszczelek. Uszczelki są wtopione w profil, więc za 20 lat może się okazać, że nie będą możliwe do wymiany. Czy to jest dla Was istotne? Może się okazać, że prędzej będziecie musieli wymienić okna z powodu remontu czy chęci osiągnięcia okien o jeszcze lepszych współczynnikach przenikalności termicznej niż wymianę uszczelek, żeby doszczelnić. Ale jest to tak, jak mówię, tutaj górą jest Salamander czy też WK, które mają wyciągane uszczelki. Na tą chwilę to tyle. Zapraszam do następnych filmików. Cześć!